A co tu się wyprawia? Wiesz, że już masz vloga nagrywać? Powinnaś zacząć. Dzień dobry, witam wszystkich. Jestem taka podekscytowana, bo dodaję właśnie nowy zapach na Twinkle. Jaki? Pumpkin. Przyszły właśnie już wszystkie świece do magazynu, świece, woski i niedługo będą dyfuzory, ale to jeszcze chwilka. Także jestem mega podekscytowana i muszę to teraz wszystko dodać i dać informacje na... Ale już robisz, że sprzedajesz teraz? Wystawiasz? Czy jak to teraz wygląda? Znaczy tak, już pracownik mój wystawia je na sklep, a ja dodaję zdjęcie z informacją, że jest już pumpkin. Mega, pokażę ci, czekaj. Pokażę wszystkim, jak on w ogóle wygląda. Pokaż. Tak wygląda pudełko. Zmieniliśmy pudełka i teraz są takie, jak to się mówi, wysuwane? Zdejmowane. Są takie twardsze, po prostu lepsze, mocniejsze, po prostu. Mocniejsze, lepsze. Twardsze, no. I także tak one wyglądają. Piękne. Piękne, co? Tutaj mamy wosk, tak samo z taką dynią i świeczka tak się prezentuje. Zadowolona? No bardzo. Kolejny. Pierwszy twój, no nie, chciał powiedzieć, kolejny, że pierwszy świąteczny, dziecko. Ale nie. No to taki jest przecież. Ale mulled wine było, nie? Mulled wine świąteczny, teraz jesienny. Dwa przyjdą zapachy. Co mulled wine jesienny? Mulled wine nie, mulled wine świąteczny, a ten jesienny taki. Ten jesienny i przyjdą teraz mi też próbki do testu zapachu specjalnie z Francji przylecą. Świątecznych zapachów nowych. Jeden jest taki, że z opisu wiem, że będzie super. Nie wąchaliśmy jeszcze ich? No nie. Ja kocham świece i w momencie, gdy tworzę swoje świece i one są takie przepiękne. Luka, ogólnie mieliśmy ten, ile testowaliśmy? Kilka miesięcy zapach pumpkin, zanim się na niego zdecydowałam i Luka ma go dość. Strasznie. Ogólnie u nas w domu Luka ma już większość naszych świec dość, bo one są cały czas, wiecie, palone, cały czas testowane, także no, jest fajny ten pumpkin. Spicy zapach, idealny na jesień. Dyfuzor mamy chyba tam w pokoju cały czas, co? No, kilka mamy. Kilka miesięcy stoi i pięknie pachnie, także dyfuzory będą niedługo, a teraz jeżeli będziecie chcieli, to możecie wejść na stronę Twinkle, zostawiam wam link w opisie, jak reklamę od razu, i tam już są świece pumpkin. Na pewno super będą się sprzedawać, jestem tego pewna. Pięknie pachną. Kochanie, kiedyś ty przejmiesz po mamusi firmę ze świecami, tak? Musimy jakiś szarlotkowy zapach wypuścić. Już baby powder jest twój, z okazji narodzin twoich, tak? Jaki byś chciała wypuścić zapach? Ciasteczkowy jakiś? Dzień dobry! Ciasteczka piękna jest, pięknie ubrana. Pod kolor misia. Tak się, jakoś tak się złożyło, tak? Mua! Cześć! Ja będę chcę przytulić misia. Jestem twoim króliczkiem, przytul mnie! Plan ogólnie na dzisiaj jest taki, no dzisiaj jest bardzo ekscytujący dzień, w sumie jak ostatnich kilka dni, tygodni. Jedziemy teraz do nowego mieszkania, ponieważ mamy na godzinę 12 przyjazd nowej kanapy, nowego łóżka, czegoś jeszcze? A, no i uwaga, o godzinie między 16 a 21 przyjedzie nowy telewizor. Ostatnio i o 22 już przychodzą do mnie chłopaki, gramy na nowym telewizorze w turniej. Tak, Luka, no, Nionia mówi nie. Musimy się jeszcze popakować dzisiaj. Ogólnie już całą kuchnię przewieźliśmy, rozpakowałam, już wszystko jest tam czyściutkie, pomyte. Dzisiaj przychodzi no, nowe łóżko, nowa kanapa, stwierdziliśmy, że chcemy do nowego domu właśnie nowe. Poza tym no nie mieliśmy swojej kanapy tutaj, to była z tego mieszkania, także no, kanapa jest piękna. Sama nie wiem, jak ona wygląda, ponieważ one były robione, te meble, na zamówienie, także i łóżko, i kanapa. No właśnie, dzisiaj będą. Nie wiemy. Tak jakby pokazałam, co chcę z Pinteresta, jakie zdjęcie, jaki kolor wybraliśmy, tkaninę i tak wyszło. Pokażę wam od razu, ponieważ też na mieszkaniu już jest, nowe są zasłony, które też zamówiliśmy niedawno i one już przyszły, także dzisiaj fajnie. Już będziemy mogli tak naprawdę jutro spać. Jutro mamy przeprowadzkę całą, jutro będziemy już resztę mebli przewozić. Ty będziesz nagrywać vloga, nie? Będziemy resztę mebli przewozić i jutro już będziemy spać w nowym mieszkaniu. Dużo pytań było po ostatnim filmie z przeprowadzką, dlaczego my nie kupimy nowego mieszkania, dlaczego my w sumie już od dawna nie mamy swojego mieszkania, skoro stać nas na to, żeby płacić kredyt i tak dalej. My nie chcemy tak naprawdę, nie wiem, chyba iść w kredyt, prawda? Postaramy się zrobić to tak, aby... Już mówiliśmy to na live, nie? Tak, aby ten kredyt nie był tutaj brany pod uwagę. Natomiast my ogólnie chcielibyśmy kupić mieszkanie i nawet myśleliśmy, żeby właśnie z tego mieszkania już przeprowadzić się do naszego własnego mieszkania. Natomiast niczego nie znaleźliśmy, nic nam się nie podobało, a jednak kupując mieszkanie, mam nadzieję, że będzie to już mieszkanie na lata. Do końca życia na pewno nie, ponieważ
No my cały czas lubimy coś zmieniać, ale myślę, że na pewno na przyszłych 10-15 lat, gdzie Charlotka będzie z nami dorastać, chcemy mieć mieszkanie już takie, wiecie, super i nie znaleźliśmy jeszcze, nie? Gaduło ty. Co? Nie znaleźliśmy mieszkanie. Jeżeli znajdziemy, mam nadzieję, że w przeciągu roku to wtedy kupimy i oby z tego mieszkania, w którym aktualnie mieszkamy, już się obyśmy się przeprowadzili do nowego. Kończę gadać, rozgadałam się, ale to z tej to z tej ekscytacji, że wychodzi nowy zapach Twinkle, że zaraz będzie nowa kanapa, nowe łóżko, a później telewizor. Dobra, jedziemy. Bierz mnie, bo mam chyba wózek na dole, tak? Tak. Bierz ją na ręce, ja muszę jeszcze... Muszę pampersy jeszcze dopakować. Do tatunia, raz, dwa, trzy, do tatunio! Dobra, czekaj, to... A coś jeszcze miałam wziąć? Misia, pieluszkę jeszcze, tak? Jak ty jesteś ubrana dzisiaj, mam musieć pieluszkę pod strój weźmie. Jedziemy! Hey miss, będzie kołować you Can I have a minute of your time? Okazało się, że gdzieś na autostradzie był wypadek i panowie mają lekką obsuwę czasową, dlatego stwierdziliśmy, że idziemy do Nalato, zjemy sobie coś, skorzystamy jeszcze z ogródka i pojedziemy dopiero właśnie po meble, żeby wiecie, żeby nie czekać tam w mieszkaniu, tylko sobie coś zjeść. A, tędy. Dobra. Nie łoniło się, ale świeci słoneczko, co? Dziękuję bardzo. All I know it can't be done. I'm only asking once, would you let me? Chciałbym zakomunikować, że mam najpiękniejszą dziewczynę na świecie. Najcudowniejszą. Jeśli ja bym był herbatą, to ona by była pomarańczą. Byłaby goździkiem i miodem zarazem. Tak cię kocham. W takim celu to taki pomysł? Tak po prostu. Żebyś się uśmiechnęła. Jeżeli nie była na ciebie zła już? Możliwe też. Kocham cię. Ręka na zgodę przez pokłócenie? Tak. Nie, nie pokłóciliśmy się wcale. To ale... jest tylko Angelika... A, takie tam humorki, wiecie o co chodzi. Nie. Dzień jak co dzień. It's every day, bro. Nie, tylko się wałuję. Absolutnie. Take a minute of your time. You might just be surprised where it gets you. All I know I'm in it for the ride. But you don't. Przyjechaliśmy właśnie do nowego mieszkania i zobaczcie, tutaj na korytarzu już czeka materac nasz. To nie wiem, co to jest, chyba bezgłowie do... co to tam się podziało? Bezgłowie do łóżka. Tak jak już pokazywałam wam wcześniej, tutaj będzie stała kanapa. Ona jest w kształcie... Gdzieś znikam z tej kamery. W kształcie L-ki, więc ona będzie tutaj. Zniknę teraz. Tutaj będzie telewizor wisiał, tylko właśnie musimy się zastanowić, jak to zrobimy, ponieważ tutaj mamy to podpięcie i nie chcemy, żeby kabel w sumie tak wisiał. Ale jesteś malutka. Come on. Ja nie chcę, żeby ten kabel zwisał, ale chyba nie ma innego wyjścia. Sypialni mamy tutaj. Mhm. Nie wiem, jak to się nazywa, tą dziurę z kablami. A tutaj, no co? Nie wiem, chyba on ogólnie duży jest ten telewizor, więc nie wiem, na jakim poziomie my chcemy, czy my chcemy wysoko? No zobaczymy. Czy my chcemy może tutaj mieć telewizor? Zobaczymy, będziemy patrzeć, jak już przyjdzie. No. Dobrze, dlatego tak zrobiłam, że wiecie, najpierw żeby kanapa przyszła i pod kanapę będziemy wtedy sobie ustawiać telewizor. Zadowolone? Śmieci musisz, kochanie, wynieść. Teraz zobaczyłam, że stoją tam wszystkie. Wiecie, my już sobie całą kuchnię tutaj przewieźliśmy, wszystko rozpakowaliśmy, farby, mamy tutaj jakieś malowanie było, więc to są wszystkie śmieci, odłożone ładnie w kąt. No tutaj mały taki bałaganik, ale wiecie, tak to jest. Muszę właśnie zmywarkę rozpakować i załadować nowe rzeczy. Ona jest fajna w ogóle, bo wiecie co, jak skończy tylko się pranie, mycie, to ona się sama wtedy otwiera i fajnie się wszystko suszy, także to jest mega wygodne. Mamy już część naszego tutaj narożnika, naszej kanapy, ale... Znowu będzie za dużo. Nie, ale tu jest dużo miejsca, tylko był tutaj specjalnie pan i mierzył wszystko, więc powinno być dobrze, zobaczcie. Ale fajne. Tutaj jest część, jeszcze będzie jak? To jest jedna część, a tu będzie dłuższa część. No, właśnie panowie niosą. O kurczę, żebym znowu naprawdę nie przegięła z wielkością. Jest, uwaga, udało się. Nie jest za duży. Jest idealny. Idealnie wymierzony.
prawda? Ja myślę, że jest troszeczkę za duży. Nie, jest akurat na to mieszkanie, tak na telewizor. Spójrzcie, tak się on prezentuje. Tutaj jest naprawdę fajna, szeroka część. Ale wiesz, że możemy spokojnie się we dwójkę tutaj położyć? Tutaj położymy się we dwójkę, tutaj może się położyć ktoś z kimś i oglądamy film. Ile osób, ile w ogóle znajomych nam się zmieści tutaj, słuchaj. No właśnie, no, patrz, 1,83 m i zobacz. Tu. I jeszcze mam... Super. To z 2 metry ma, tak? Tak. Nie wiem ile to ma w sumie, ale jest mega. Ile to długości ma tutaj? 2,20 ma całość, czyli tu będzie miał 2 metry. Aha. Super. Akurat ten kolor wybierałam pod zasłonę, bo nie pokazywałam wam. Zobaczcie, mamy zasłony. Tak fajnie gęsto rozwieszone. Jest taki wygodny, słuchajcie, zobaczcie. Można się tak fajnie odbić. Całą noc będę w NBA grał. Nie, mega, powiem ci, tutaj, Boże, i ten telewizor tutaj. To tak jest po prostu, że ja musiałam znaleźć, wiecie co, idealną chyba firmę, żeby mi zrobiła. Wymierzyła, przyszła, ogarnęła, a jeżeli ja sama, wiecie, zawsze mierzyłam, a problem z mierzeniem i z liczeniem mam, to jest problem wtedy, ale naprawdę jest super. Bardzo mi się podoba, naprawdę jest taki mięciutki. Dla nas, gdzie cały czas ktoś do nas przychodzi, to jest idealna opcja, taki duży narożnik, bo wszyscy się fajnie pomieszczą. Nie to co teraz, teraz mieliśmy taką kanapę, że się mieściły z 3 osoby, musiała stać ta huśtawka, a teraz huśtawka fru na taras. Gdzie fru? A no. I mamy piękną kanapę. Się pija. Gdzie w butach? No dlatego na tobie kładę. Zobacz. Ale super. I tutaj powinien być telewizor niżej. Na początku myśleliśmy, że wysoko, ale co, będzie do góry patrzyła. O tak musi nie. być. Mamy taki telewizor, że jak światło będzie padać, to i tak nic. Ale to wiesz co, właśnie jak dzisiaj przyjdą montować, to musimy się położyć. Tak, będziemy dać. No, proszę w lewo, troszeczkę w lewo, proszę. No. Dobra, super, co? Ja nie wiem, czy jeszcze w lewo kanapę nie można posunąć. W lewo? No. Sprawdzimy? No tu jest tak idealnie na wprost, to może już. Tak powinno być. No. Co? Jeszcze tu przyjedzie stolik, tam jaki stolik? Ława nasza, tak? Wiesz co chodzi? Nie. No ty... Wyrzucamy ją. Czemu? Bo nie chcę. Dlaczego nie? Jest brzydka. Ława nasza jest brzydka? Nienawidzę jej, jest po prostu taka jest, że nie doczyścisz jej i masz wszędzie okruchy. Ty jesteś szalony? Oddajemy ją dla babci, dla Dusi. Nie! Naprawdę ci się nie podoba? Nie. Ona kosztowała 2,5 tysiąca złotych. To nieważne ile kosztowała, ważne, że mi się nie podoba. Bo jest taka brudna, jakby się wydaje. Znowu coś brudne. Mocne! Dzięki. Nie załamuj mnie, mi się ta bardzo ława. Jeszcze chciałam... Wyrzucam ją na śmietnik. Ja jeszcze chciałam tą konsolę kupić pod to. Na śmietnik ją wyrzucam. Nie będzie ławy. Nie. A to co chcesz tutaj postawić? Nie, ławę, tylko inną. Jezu, nie wierzę w to, że tobie się ta ława nie podoba? Od kiedy? Od kiedy, jak ją sprzątam, a i tak... Kiedy ty ją sprzątałaś ostatni raz? Pani Lesia sprząta. Ale jak wycieram i są po prostu brud, jest pod. No to jest szkło, to musisz dobrze wytrzeć. Nie. To jest moja ulubiona ława. Koniec z tobą, ławo! Ja już widziałam przed chwilą, łóżko jest widać, zmontowane. Widać, że mam na zmianę, na drugą stronę? Widać. To nic. Ja. Ładne, co? Ale spójrzcie, super. To jest nasze nowe łóżko. Ono jest niższe niż nasze, ale to specjalne. Nie wchodź z butami! Ono jest niższe, ale to dlatego, wiecie, żeby nam... W razie jakby Charlie spadła kiedyś, to żeby nie było problemu. Tak specjalnie taki był zamiar. Super wygląda to łóżko. Bardzo ładnie. Jak wybierałam materiał, to prawda, że wydawał się być trochę ciemniejszy przez stronę internetową. Wybieraliśmy, a wyszedł taki jaśniejszy i w sumie fajnie nawet, co? No to pomyśl, jaki ten jasny by był. Ten jasny byłby za jasny. Taki by był, jak my mamy. Sypialni, bo ten jest ciemniejszy. Bardzo mi się podoba, że tutaj są te pasy, ale tutaj na dole tak samo. Mhm, też wybieraliśmy, ja nie byłem do końca przekonany. Nie byłeś przekonany? W sensie jak to wyglądało dużo gorzej w tym, nie wiem, katalogu czy gdzieś. Nie, ale przynajmniej tak mi się wybrało. Bo tam to było dużo większe, wiesz? Co? Tam to było dużo większe, to ma 180, a tam to we zgłowie było w ogóle jakieś dłuższe, no. Więc super. Mega. Fajnie, co? Takie nowe łóżeczko. Nowe wszystko. Już będziemy jutro tutaj spać. Pościel wybrałam, będziemy mieć świeżutko. Niuniu, idę już do ciebie. Dzień dobry! Cześć! Ojejku! Co to za śmieszki takie? Jak ci się podoba nowa kanapa? Piękna jest, prawda?
Jaka wygodna. Proszę mi tutaj gum tylko w przyszłości nie przyklejać żadnych. Dobrze? Możemy się tak umówić? Idę, idę. Przyjechaliśmy właśnie na Nowy Świat. Luka ma jakąś kontuzję, coś mu się stało tam z mięśniem, naderwał, nie mam pojęcia. W każdym razie bardzo go boli, więc umówił się na masaż. A my w tym czasie zrobimy sobie taki mały spacerek. I wymyśliłam, że pójdę do Witkaca, zobaczę, czy są jakieś fajne bryloczki, zawieszki do kluczy. I kupię Luce w prezencie na nowe mieszkanie taki bryloczek. Zobaczymy, czy coś w ogóle będzie fajnego. Także nie nastawiam się. Nienia już mi powoli odpływa. Ile ta Charlie ze mną tych Louis Vuittonów zwiedzi. Na śpiocha. Jestem tutaj już na dziale męskim i zobaczcie, jaki ładny ten jest, taki holo. On jest zmieniający kolor. Zmieniający, po prostu jest w różnych kolorach. I ten mi tak najbardziej do Luki pasuje. To są takie, wiecie, standardowe, poważne. Tu już wszystko mocno trąci Louis Vuitton, ale to jest takie... Spójrzcie. Bardzo mi to pasuje do Luki. A sobie, zobaczcie, na dole znalazłam taki z czarnym oplecieniem. Tutaj z takimi kwiatuszkami i myślę, że chyba na ten się zdecyduję. Tutaj jeszcze... Zobaczcie, takie mi się podobały. Klasyczny złoty, też taki kolorowy, ale wydaje mi się, że ten najfajniejszy. Dajcie znać, który wam się podoba najbardziej. Jeszcze znalazłam taki piękny pasek ze złotym znaczkiem Louis Vuitton. I on ma takie, zobaczcie, tutaj kolorowe kwiatuszki. A z tyłu jest napis Louis Vuitton kolorowy. I tak sobie pomyślałam, że powiem Luce, bo on pytał się mnie, co chcę na urodziny, ale okazało się, że jest ostatni rozmiar, więc muszę wziąć teraz, jeżeli chcę, ale jest bardzo ładny i mogę go sobie nosić tutaj, ale jak dam na ostatnią dziurkę, to mogę też, wiecie co, jak do spodni. Jak było na masażu? Super. Jeszcze z Jurim byłeś, nic nie mówiłeś. Mam dla ciebie prezent z okazji nowego mieszkania. Zaskoczony? No. Co to? Wydaje mi się, że ci się spodoba. Jak myślisz? Bryloczek. Nie wiem. Bo wyczułem, w sensie teraz. Nie, że myślę, tylko wyczułem, wiesz. Nowe mieszkanie i stwierdziłam, że zrobię ci taki prezent. Ładne? No. Ale szczerze, ci się podoba, ładne. Czy tak myślisz, że... Bardzo ładne, ale my mamy przecież jeden klucz. Wspólny. Dwa mamy. Ja mam już swój, ty masz swój, więc... Ładne? Dziękuję bardzo. Ale naprawdę ci się podoba, czy pojechane trochę? Nie, bardzo fajne. No, mi się super, najbardziej on podobał. Były takie klasyczne... Ja nic, buziaka. Mysza. Co ja mogę ci dać? Buzi. Buzi już dałem, ale co jeszcze? Co jeszcze? Ja nic nie potrzebuję. Oby się dobrze nosił przy kluczach nowych. Oby się nie zgubił. Już pierwszy raz jesienno-zimowa czapeczka została użyta. Jak ty śmiesznie wyglądasz! Takie fajne czapeczki były ostatnio w Zarze i kupiliśmy jej taką z dwoma pomponami u góry. A druga była taka czarna. Pomponem jednym na górze, tak jak kiedyś ja nosiłam, więc no pięknie wyglądasz, jak taki misiaczek. Dzień dobry, kto się najadł? Na pewno nie mamusia jeszcze. Ja nie. Ale wiesz, co jest śmiesznego, że ona już tak bardzo chce jeść. A, zobacz. Nie, ja nie będę jej kusić, może chce? Otwiera buzię? Myszko, jeszcze chwilka, wiesz? Jeszcze chwila, ona w ogóle dostała zalecenia od lekarza już, żeby po 5 miesiącu zacząć wprowadzać jej już jedzonko powoli, z tego względu, że ona jest za chuda. Ma niedowagę. Ile? 500 kilo brakuje do normy? Tak, no, tak. 500 kilo. Mniej więcej. Pół kilo. Brakuje do normy, także chyba zaczniemy jej zaraz dawać jedzenie. Nic mi rączki. Będzie jadła. Jakieś na początku przecierki. A za jakiś czas sushi! Ona chce jeść, Boże! Naprawdę? No. Myszko, to może ja cię odłożę, żebyś ci się nie denerwowała, co? O nie! Belwu już się uczy, widzisz?
Co to znaczy? No, że tak sama próbuje, że będzie łapkami jadła. Aha. Wróciliśmy już do domu, czekamy na panów od telewizora i stwierdziłam, że w międzyczasie pokażę wam, jak sobie tutaj mniej więcej zagospodarowałam półki w kuchni. Tutaj, zobaczcie, mamy wszędzie szafki i tutaj mamy puszki, takie wiecie, w sumie dla gości, jak przyjdą jakaś kolka, chyba że my będziemy mieli ochotę wypić małą ilość czegoś, ponieważ tutaj na przykład mamy duże butelki coli, woda, tutaj planujemy jeszcze pięterko niżej kupić sobie po prostu zgrzewki wody, bo my naprawdę pijemy dużo wody i zawsze ta woda u nas jest, także fajnie, że teraz będziemy mieć miejsce na to. Tam nie wiem, co jeszcze będzie, także tutaj będą jakieś kole, Fanty, Sprite i tego typu rzeczy. Tutaj mamy szafkę ze słodyczami. Tutaj mamy cały rządek chipsów, bruschetty, dalej jakieś pistacje, paluszki, kinderki, część ze słodyczami, tutaj popcorn, jakieś czekolady Luka dzisiaj powybierał, także to nie jest jeszcze do końca zagospodarowane. Tam na górze mamy wszystko wypchane właśnie puszeczkami. Miałam odstawić ten whisky do barku, natomiast stwierdziłam, że pokażę wam, jaki sobie umilacz jesienny Luka kupił. Jest to whisky cynamonowe. Tak to jest, widzicie, ja mam świece dyniowe do umilenia sobie tej jesieni, a Luka ma cynamonową whisky, co kto lubi. Tutaj mamy obok zaraz lodówki, całą szafkę z waflami, waflami różowymi, z wazą z ryżami. Tam są też jakieś kasze, wafle, na dole cukier królewski. Tutaj jeszcze zobaczymy, co będzie. Tutaj jeszcze bym chciała kupić sobie koszyczki i przyprawy poukładać. Jeszcze te kartony nie przyjechały ze starego mieszkania, także to wszystko jest na starym mieszkaniu. Tutaj mamy mleka ryżowe, sojowe do białka. Jakieś słoiczki, ponieważ już powoli będę próbowała za jakieś może 2 tygodnie dać czarni spróbować. Oczywiście będę robiła sama, ale też będę przeplatała takimi słoiczkami. Tutaj mamy oliwę od Luki cioci, ta jest przepyszna, zaczęliśmy ją. Tą robi, słuchajcie, sąsiad Luki cioci we Włoszech, a tutaj w tych samych butelkach to są butelki ze sklepu, a tutaj mamy przelaną, taką naprawdę dobrą. No i ostatnia półka to jest półka z białkami Luki, białka jakieś stare, tutaj Natural Mojo nowe nam ostatnio przyszły. Także tak to mniej więcej sobie poukładałam, dam wam znać, pokażę wam już to wszystko, jak będzie idealnie na tip to położone, ja tak najbardziej lubię. I co, czekam, słuchajcie, na Lukę, ponieważ tadam! Przyjechał nasz telewizor, ale jak się okazało, pan w sklepie dobrał nam zły uchwyt i dobrał na telewizor 70-calowy, a to jest 75-calowy i twierdzi, że to jest za mało. Poczekajcie. Halo? Halo? Tak, wie pan co, już narzeczony mój wraca z tym uchwytem. Aha. Także myślę, że za 10 minut będzie. Sprawa jest taka, że panowie przywieźli nam ten telewizor, ale okazało się właśnie, że ten uchwyt został źle dobrany przez pana w sklepie. No i my mamy ten uchwyt cały czas tutaj. Panowie powiedzieli, że oni muszą zrobić jakby taką anulowanie tego montażu. No i jadą. I mamy jechać do sklepu i umówić sobie kolejny termin i tak dalej, to wymienić i my z Luką mówimy, nie, nie, proszę pana, my musimy mieć ten telewizor już dzisiaj. Jutro przyjeżdżają rzeczy, my chcemy mieć ten telewizor dzisiaj, pan mówi, że to jest niewykonalne. No i zaproponowaliśmy panu, żeby zrobił to po prostu, zrobił nam tą usługę poza swoją pracą, tylko tak wiecie, prywatnie, także jutro odwieziemy ten uchwyt i na pewno zwrócą nam za niego pieniądze, a Luka teraz pojechał ekspresowo, słuchajcie, wyjechał 20 minut temu, dojechał w 10 minut do Arkadii, kupił ten uchwyt, wsiadł do samochodu i wraca z nim, także naprawdę, kochanie, ekspres. Także panowie czekają cały czas pod domem i przymocują nam ten telewizor dziś. Ja wszystko sobie jeszcze układam, zmywam rzeczy. Jak ja wyglądam w ogóle? Okay. To co wam mogę pokazać, to zobaczcie, tutaj wszędzie są szafki. To naprawdę mieszkanie jest rewelacyjne dla nas, ponieważ ja wszystko mogę sobie, zobaczcie, tu mamy telewizor, który zaraz będzie tu powieszony. Z tej strony mamy również szafki wszędzie, więc to naprawdę jest rewelacja. Tutaj stoją już moje zaczęte świece z Twinkle. Tam dalej co są jakieś, aha, zapachy, już nawet nie pamiętam co sadziłam, także cała ta wyspa też jest w szafkach. Tam są szafki, tam są szafki, tutaj są szafki, tu jest zmywarka, tu mamy, słuchajcie, miejsce
na śmietnik i drugie miejsce na śmietnik. Także jak sami widzicie, mieszkanie jest naprawdę na maksa komfortowe. W przedpokoju mamy 3 szafy, także to też jest bardzo wygodne. W każdym pokoju też jest szafa. W naszej sypialni również jest szafa i dodatkowo garderoba. Także naprawdę rewelacyjne mieszkanie. Powiem wam, że my byśmy chcieli mieć jeszcze większe, nasze już takie docelowe, natomiast powiedziałam Luce, że jak nam się będzie dobrze mieszkać, to może to odkupimy. Nie wiadomo, ile wiecie, ci państwo by chcieli za to mieszkanie i nie, no jednak dla nas to będzie za małe, my chcemy mieć dużą rodzinę i chcemy mieć dużą przestrzeń, także pewnie będziemy mieć coś większego, natomiast na ten moment to jest idealne, wymarzone mieszkanie dla mnie. Dla mnie, dla pani domu, która może sobie wszędzie wszystko pochować, pięknie poukładać. Udało się, nareszcie wisi telewizor. Zobacz, czy naklejek nie zerwaliśmy. No musimy zaraz zerwać, super, co? Akurat Patryk w tle, leci mój vlog. W końcu, słuchajcie, było tutaj tyle naprawdę perypetii. Pan nie mógł się tutaj wbić, nawet na końcu już jak przyjechał i był pewny, że będzie mógł, to jakieś czerwone cały czas ślady pokazywało. Patrz na to. Luka! Mogę się już z wami po tym całym dniu pożegnać. Jest prawie 22. My kończymy jeść, zamówiliśmy sobie jedzenie i jedziemy do naszego starego domu. Musimy też dzisiaj obkleić wszystkie meble, ponieważ jutro godzina 8:00 przyjeżdża ekipa i będzie nam zabrała wszystkie rzeczy, także nie wyśpimy się ostatnio, ale to dobrze, jesteśmy naprawdę szczęśliwi, wszystko nas cieszy, ten telewizor, no wszystko, szklaneczki nowe. Dajcie znać, jak wam się podobają takie filmy z przeprowadzki i jak wam się podobał dzisiejszy film. Co? A jak powiedzą ci ludzie, że podobały się, to znaczy, że będziesz więcej takich robiła? Tak. Nie oglądałem tego vloga, wiesz? Nie oglądałeś? Nie. Fajnie ci doczepili te włosy. Na żywo możesz tu widzieć. No ale nie, chodzi mi, że doczepiali, że nie widziałem tego momentu. No. Bardzo ładnie. Dziękuję bardzo. Dobra, teraz się już serio żegnam, zostawiajcie łapki w górę i widzimy się już w kolejnym filmie na moim kanale. W sumie następny film to będzie u Luki z jutrzejszego dnia, a później już ode mnie. Także buziaki. Dzięki, pa! Dobranoc.